Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingów. W sumie tak jak zapowiadałem całkiem niedawno, jeśli oglądacie od deski do deski tutaj odcinki unboxingu i każdy to pewnie nie pominęliście odcinka z Vectronem SET-G, który był numerem 4 w mojej kolekcji i właśnie w tamtym odcinku zapowiadałem, że rozejrzę się za kolejnym Vectronem, który też powinien trafić do mojej kolekcji, który spełniał te wymagania i oto jest, także Vectron numer 5 SET-G. Ostatnio był Woodworks, był Jedermann, był Die Waffen Nieder, był chyba Marco Polo jako pierwszy ten zawitał w mojej kolekcji. Pora też teraz na lokomotywę tutaj nazywaną coś tam z Alpami, chyba tak to było. Na sam model pamiętam zwróciłem uwagę wtedy, kiedy był wydawany, ale to dlatego, że jak Roko pokazywało tak naprawdę te grafiki, to ja przyglądałem się, czy przypadkiem nie ma polskiej flagi. Oczywiście jak najbardziej pierwsze co to mnie tutaj, o, jest polska flaga, dopóki nie zobaczyłem zielonego paska. No ale i w tym momencie stwierdziłem, że aha, nie, polskiej flagi nie ma, nie jest z Polską związany i go sobie odpuściłem. Gdzieś później zainteresowałem się Vectronami SET-G jako wjeżdżającymi do Polski. Też Roko troszeczkę ich wydało, dlaczego o tym opowiadałem w poprzednim odcinku. Powód jest bardzo prosty. Tam, gdzie znajduje się siedziba, firma jest SET-G, jest przewoźnikiem prywatnym z siedzibą w Salzburgu, a Roko ma swoją siedzibę w mieście. Zaraz spojrzę na pudełko, akurat na tym pudełku nie ma, jakoś na B, Bergheim czy jakoś tak, ale co by nie było, są to przedmieścia Salzburga. Także myślę, że po prostu zwyczajnie znają się ze sobą i nieprzypadkowo tak dużo modeli tego w barwach tego przewoźnika znajduje się w ofercie firmy Roko. Tak wygląda efektownie okleina wzorem innych tutaj oklein Vectronów, właśnie takich z tymi ciekawymi grafikami. Jest ona różna na obu stronach, nie jest to ta sama grafika, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ta zdecydowanie należy do tych ciekawszych. Mamy parę widoczków, mamy Matterhorn, tu jakiś widoczek, chyba Tatry, tak? Czy to będzie Słowacja, czy Słowenia? Nie wiem, nie. Chyba raczej nie będą to Tatry, to będzie chyba Słowenia, nie Słowacja, zdecydowanie. To nie jest flaga Słowacji, tylko Słowenii. Już szybciutko sprawdzę sobie gdzieś na drugim komputerze. Zawsze mam problemy z tą flagą, ona jest zwyczajnie podobna, tak. Tu jest ich ta właśnie jaka góra, ale nie, nie będę tutaj teraz dochodził, co to jest za symbol jakiej góry na fladze Słowacji, czy jakiego obiektu. Tak też jest na fladze Słowenii, bardzo przepraszam, Słowacji. Już sobie wyświetlam, bardzo podobne. I tu mamy podwójny krzyż też na szczytach jakiejś góry, tylko że bardziej na czerwonym tle niż na niebieskim. Dobra, nie o tym w tym odcinku. Fajna grafika, kolejny Vectron do kolekcji. Myślę, że to nie są też ostatnie te Vectrony, że jeszcze coś tam Roko wyda, być może jakaś inna firma, są jeszcze inne malowania, ale tutaj uwaga, Vectrony są Vectronami jednosystemowymi, stąd stwierdziłem, że do mojej kolekcji nie trafią. O, tu choćby to można przez moment pokazać, też jest właśnie tu taka okleina Vectron jednosystemowy. Sam na torach spotkałem okleinę z motywami o Mozarcie, też jednosystemowy niestety, jeżdżący po Niemczech, Austrii i tak dalej, stąd akurat te Vectrony, ten i jeszcze w Pico coś tam wydało, to po prostu odpuszczam, a skupiam się na tych wielosystemowych, które też mogą wjechać do Polski, co jest uwidocznione na trafarecie i co
trafarecie tutaj mamy w dolnej linii PL i co też pokażę Wam oczywiście w ramach tego filmu, to wszystko sobie zobaczymy. No dobra, tyle tytułem wstępu. Postaram się jak najszybciej zaprezentować Wam tą lokomotywę. W zasadzie dużo specjalnie nie mam tutaj do opowiedzenia. Wektronów Roko trochę już w kolekcji mam, stąd cały czas w zasadzie powtarzam niemalże to samo. Tym razem też te same informacje podstawowe powtórzę. Ale postaram się to zrobić jak najszybciej. No dobra, skoro jak najszybciej, to już Wam pokazuję model. Pudełko przede mną. Stosunkowo prosto pokazuje się nowiusieńkie modele, które wiem, że kupione gdzieś tam w sklepie to są nowe. Zupełnie inaczej jest z modelami używanymi. Tutaj tak naprawdę nie mamy porównania, co powinno być. Nie mamy przecież takiego samego identycznego modelu, a jakieś tam różnice są. Możemy jedynie stwierdzić stan faktyczny, czy też po prostu polegać na tym, co powie nam osoba, która to sprzedaje. W większości przypadków na ogół jest tak, że jest dokładnie tak samo jak w przypadku modeli nowych, jeśli chodzi o to, co dostajemy. Jeśli tylko ktoś nie montował części dodatkowych, to powinno być tak samo. Nie tylko ja mam to, że tych części nie montuję, nie tylko ja mam to, że staram się utrzymać pudełko, wszystko w tym fabrycznym stanie. Jest to dosyć, wydaje mi się, jest to ogólna praktyka, że wszyscy to utrzymują, trzymają opakowania. To nie jest opakowanie po serku, które się po prostu natychmiast wyrzuca. Jest to moim zdaniem niezmiennie ta sama część, jest to po prostu część produktu. Zupełnie inaczej podchodzę na przykład do telefonów komórkowych, tamte opakowanie przez jakiś czas zatrzymuję, ale w sumie to nie wiem po co. Telefony gdzieś tam dożywają swojego czasu, już każdy z nas ma przecież po kilka sztuk jakichś starszych i raczej trafiają potem na elektrośmieci niż jako jakiś obiekt używany kolekcjonerski gdzieś tam wtórnie na rynek, czy po prostu dajemy młodszym pokoleniom do użytku, do zabawy, no to różnie bywa, różnie się do tego podchodzi. Teoretycznie można by było to trzymać jako obiekt kolekcjonerski do sprzedaży za 20-30 lat, ale czy obecne urządzenia rzeczywiście osiągną status taki kultowy jak pierwsze egzemplarze iPhone'ów czy pierwsze egzemplarze Nokii? No, ja tutaj troszeczkę śmiem wątpić, żeby z każdym modelem tak było, ale kto wie. Ja w każdym bądź razie trzymam przez jakiś czas opakowania, potem jak urządzenie trafia do elektrośmieci, na ogół też jest wtedy zużyte, nie to, że w nienagannym stanie, to i opakowanie trafia do śmieci. Tu jest jednak inaczej. Dobra, tyle o opakowaniach. Tak ogólnie, a może zobaczmy, co tu mamy. 73951, model wersji analogowej, błędnie oznaczony przez Roko na epokę czwartą, numer 193839-8. Model wykonany w Rumunii, ale tu zapisany w Europie. Wstydzili się Rumunii najwyraźniej i tak to umieścili na etykiecie. Plux 22, wersja na prąd stały. Tyle mówi nam pudełko. Pudełko noszące lekkie ślady składowania. U mnie też tak jest, a czasami nawet gorzej. I standardowo, co jest w środku, instrukcja. I tu ja mogę sobie porównać z tym, co sam mam. Proszę bardzo, są te kuponiki z kontroli, kto kontrolował, kto tam sprawdził, coś takiego jest. Części do montażu, oryginalnie zamknięty woreczek, nikt tutaj nic nie robi. Czy mamy sprzęgi? Tak, są sprzęgi śledzie. Pudełeczko, ten opakowanie dosyć duże.
Powinna być jeszcze część, lista części, które możemy zamówić i to też jest, pokazywać tego nie będę, chciałem po prostu sprawdzić, jak to jest w przypadku używanego modelu. I już tu z boku widać, że model nie miał montowanych części dodatkowych. Pytanie, czy miał włożony dekoder, czy nie, tego nie stwierdzę. Wydaje się, że jest w stanie nieużywanym i tak był zgłaszany tutaj do sprzedaży. Natomiast sam wiem, że modele moje, które nie są uszkodzone w żaden sposób i tak dalej, części niezamontowane, też mógłbym teoretycznie uznać, że są prawie, że nieużywane. Czasami przyjechały te mityczne parę kółek po makiecie. To jest niemalże składnik każdego ogłoszenia w internecie sprzedaży modelu. Nówka, sztuka, zaledwie parę kółek na makiecie, albo przejechane 2 metry celem sprawdzenia, albo niewyciągane z pudełka, również i takie były rzeczy w opisach. Nigdy się tym specjalnie nie kierowałem, no chyba jeśli widziałem, że jest model rzeczywiście uzbrojony, czy coś tam uszkodzony na zdjęciach, no to wiadomo, używany, ale taki, który wyglądał poprawnie, to czy on przejechał 10 kółek po makiecie, czy nie wyjmowany z pudełka, to na dobrą sprawę specjalnie się nigdy przy kupnie używanych modeli tym nie kierowałem z góry, zakładając, że i tak nie dowierzam i tyle. No bo jeśli ktoś pisze, że model nie wyjmowany z pudełka, a wszyscy zarzekają się, że model bez wad, sprawdzony, wybrany i każdy chce to robić, no to po prostu zwyczajnie komuś nie wierzę. Ktoś mówi, że nie wyciągamy z pudełka. No dobra, to wyciągnijmy model z pudełka i go obejrzyjmy. Tu oglądamy nie tylko, co nam wyprodukowała fabryka, ale też to, co mógł poprzedni właściciel w razie czego uszkodzić. Tu wydaje się wszystko ok, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale to będzie częścią już kolejnej sceny. No właśnie, tym samym gładko przeszedłem już do pokazywania, to teraz obejrzyjmy. Będę pokazywał nie tylko tą grafikę, nie tylko to sobie zobaczymy, ale zobaczymy również, postaramy się spojrzeć. Jeśli ja czegoś nie zauważę, to wy mi pewnie później powiecie, czy czegoś brakuje, coś jest ułamane, coś jest uszkodzone. Jeszcze nie odpisywałem sprzedawcy, nie podziękowałem za transakcję. Po prostu czekam na to, aż zobaczę. Zwyczajnie chcę sprawdzić, chociaż raczej nie odsyłałbym tego modelu, gdyby coś było nie tak. Sprowadzony z Austrii, także no też po prostu przez granicę koszt wysyłki jakiś jest, stąd no odesłać to trochę kosztuje, później się użerać o zwrot pieniędzy, nie ma sensu, wszystko jest ok, wszystko jest fajnie. Na szczęście tu żadnych tych. No i spójrzmy na koła. Czy rzeczywiście nieużywane? No moim zdaniem te koła trochę przejechały, chociaż tu specjalnie dużego porównania nie mam, ale wiecie co, po prostu później gdzieś dla porównania wyciągnę ostatni model, co do którego wiem, że jest na pewno nowy i spojrzymy sobie na koła, jak wyglądają właśnie w takim modelu niemalże nowym, a jak wyglądają w nowym. To będzie jakieś tam porównanie, które może jakąś tam wartość dla was przyniesie. No a teraz, skoro już to mam, to może ja odstawię model tu na stół, położę go spokojnie, bezpiecznie, nie ma tu żadnych z boku zamontowanych rzeczy, które mogłyby się uszkodzić w tym momencie i obejrzyjmy to malowanie Alpy. Brakuje nam tutaj tego języka polskiego, chciałoby się, ale jak nie ma Alp w Polsce, tak i tutaj też specjalnie nie powinniśmy mieć pretensji. Pytanie, co tu jest? Czy ta czarna kreska na brzegu zielonego, to czy to jest jakiś napis, czy nie? Chyba muszę przybliżyć, żeby to zobaczyć. Jeśli to jest napis, to jest praktycznie nieczytelny i to wynika... Być może jest tu napis, być może są tu nazwy miast albo stacji, czegoś takiego. Tak się wydaje, że przedostatni jest na przykład München, czyli Monachium, ale ja tego nie stwierdzę, tego bym chyba musiał szukać na zdjęciach oryginalnej
lokomotywy. Tu jest po prostu nieczytelne i wynika to z techniki zastosowanej do pomalowania tego. To już nie jest ta rozdzielczość. Rocco akurat w wielu przypadkach, kiedy nie jest to typowy tampo druk, tylko właśnie takie ten druk UV, to moim zdaniem ta faktura farby tak powoduje, że super wszystkie szczegóły czytelne nie są i to też często widać na ostoi, że coś mogłoby być jednak lepiej czytelne. I tu choćby mieni się nam ta PL-ka. Ta PL-ka jest w trzeciej dolnej kratce przed CZ. Widzicie też tutaj właśnie, jak się światło odbija, jak jest zrobiona tu ta grafika. Że owszem, z odległości wszystko fajnie, natomiast blisko to nie jest jakieś precyzyjne przedmiot, że będziemy sobie tutaj szczegóły pod lupą oglądać, o jakie fajne. Tu niestety zastosowanie lupy do oglądania szczegółów tego rysunku przyniesie raczej negatywne wrażenia. Dobra, data rewizji, czy da się odczytać? 14.06, próbuję cały czas to ustabilizować, 14, 5, 18, 14, 6, 18, 14.05.18, taka jest, wydaje mi się, data rewizji z 2018 roku. Nie jest łatwo do odczytania. Czcionka jest format stosunkowo gruby. Jeszcze właśnie tą techniką to wykonane. Tak to jest. Choć wydaje mi się, że przy poprzednim modelu łatwiej mi to było odczytać. Były te napisy wyraźniejsze i to też może być ciekawostka do porównania, bo modele dzielą chyba ze 2-3 lata. Może coś w tym czasie tu Rocco zmienił. Obejrzyjmy drugą stronę, drugą grafikę. Matterhorn, też napisy, chyba tym razem białe. Nazwy miast, zresztą one są przy obu brzegach. Tutaj tego masywu nie rozpoznaję, gdzieś pewnie we Włoszech i ostatni w Słowenii. Może to jest właśnie ta część tutaj tej flagi Słowenii, ten herb, który jest na fladze. Kto wie, to po prostu jak może wiecie, może jesteście bardziej zainteresowani tym krajem, byliście na wakacjach i tak dalej i macie tą świadomość. Ja tutaj nie mam, chociaż może też prezentacja takiego modelu powinna być dla mnie impulsem, żeby na ten temat się dowiedzieć, co jest składnikiem flagi słoweńskiej. Przy okazji pokazuję Wam tutaj teraz podwozie, wózki, to wszystko, co dla mnie troszeczkę jest tu czarną magią, co do czego jest, które elementy i tak dalej. No dobrze, to tak, to obejrzymy jeszcze może dach i kabiny, na koniec Wam pokażę. Też to wszystko przybliża mnie. Tutaj troszeczkę szkoda, że sporo z elementów jakiś jest odlanych przez Rocco razem z dachem. Nie jest to tak, że jest to rzeczywiście wzór filigranowości, coś nad czym ochy i achy można tutaj przeróżne wyrażać. Kabina, niezamontowane poręcze, niezamontowane wycieraczki. To wszystko jest w woreczkach. W jednej z kabin powinna być figurka maszynisty, w tej nie ma, jest w tej, maszynista siedzi, już Wam go pokażę, ciężko pokazać, ciemna szyba, odbija mi się tutaj jeszcze lampa, on nie jest łatwy, o teraz go widać. I to w zasadzie chyba tyle z prezentacji, tak mniej więcej prezentuje się ten model, tylko co ja to Wam prezentuję, pudełko. Dobrze, tak się prezentuje ten model.
Za moment po prostu zobaczymy szybciutko w porównaniu z poprzednią edycją dwie rzeczy, czyli jak naniesione są napisy, wszyściutko to i drugą rzecz, którą chciałem tu Wam pokazać, no właśnie czytelność tej daty, rewizję. To sobie za moment wszystko porównamy. Zostawiam tu drugi Vectron, ten ostatnio wydany, który dopiero co widzieliście i od razu widać pewne różnice gdzieś tam pomiędzy latami wydania. Na przykład białe, czyściutkie, srebrzyste, tu pantograf, te odbieraki prądu, tu mamy oksydowane. No i właśnie ta oksyda to jest coś, co skutecznie zniechęca mnie przed tym, żeby pod drutem pogonić. Inny jednak schemat malowania, tu biały dach na białym tle, okleiny naniesione tu na szarym. To może wynikać z wynajmującego. Tu mamy S-Rail, tu mamy bezpośrednio od Siemensa S-I-E-A-G, taki mamy VKM, to po prostu gdzieś świadczy o tym, na jakim gdzieś tam podkładzie, co tam było wcześniej namalowane, na jakiej wersji, nie na jakiej wersji, tylko przy jakim malowaniu wstępnym naniesiono gdzieś tam te okleiny. I rzeczywiście tu muszą być te napisy po bokach, na tych naszym Vectronie tutaj tego nie ma. No dobra, ale mieliśmy zobaczyć szczegóły. Czyli jak to jest, no tutaj ta trafareta jest dużo bardziej czytelna, jak na górnym modelu, jednak po nowemu, chociaż może to tylko wrażenie. Spójrzmy na daty rewizji, na ile się da łatwiej tu odczytać, na ile jest wyraźniejszy, maksymalne tu powiększenie i proszę bardzo, to wygląda tak. Z tej odległości gdzieś 20 cm przy sześciokrotnym powiększeniu, niestety cyfrowym, i w naszym tu no jednak mniej czytelne jest. A i jeszcze miałem pokazać tą fakturę, tak wygląda obrazek pod światło, nowy, stary, tak nowy. No wydaje mi się, że to nie, to jest dokładnie ta sama technika, to też jest tutaj tak, chociaż wydaje się, jakby ziarno było troszeczkę mniejsze w tym nowym, jakby troszeczkę udoskonalili to, chociaż no tu też pod światło aż tak się nie błyszczy i to jest właśnie to, że nie jestem w stanie tutaj tego połysku aż wyciągnąć. O, teraz gdzieś wydaje mi się, że to odbija i jest dużo bardziej matowy ten rysunek, przez to bardziej czytelny dla porównania z tego modelu wydanego nieco wcześniej. O, widzicie, jak tutaj na orle wszystko się błyszczy, mieni. Stąd jednak Roco coś poprawiło. Są pozytywne zmiany w czytelności. Tu po prostu ta flaga w powiększeniu, flaga Słowenii wygląda no brzydko, paskudnie, tak? Na szczęście, czy tutaj ten drapieżnik, jakiś ryś, czy inny, no jakiś tam kotowaty. Spójrzmy, może odwrócę. Coś ciekawszego, też jakiś, no tu motylek, wygląda dużo lepiej. O, tutaj też się odbija, ale widać, że jest to dużo bardziej matowe, że zyskało na czytelności ten nowszy model, że Roco troszeczkę tą technikę tutaj poprawiło. I jeszcze w przybliżeniu, w starszym modelu do telewizji, prawda, że dużo bardziej czytelna. 06, 12, 21. Odczytujemy to bez problemów. A tu 14, 05, nie 06, 18. Teraz też mi się udało lepiej to ustawić, lepiej złapać ostrość, ale o, też przy tym widać, jaka jest ta faktura farby, choćby jak jest ostoja pomalowana. Tak to wygląda. To oczywiście nie jest wada, powiedzmy sobie to wyraźnie, to, że tak to wygląda w odbiorze przy powiększeniu, to nie jest wada, natomiast musicie mieć świadomość względem
w zasadzie wszystkich modeli z takimi okleinami, takich widowiskowych, że to wszystko pięknie się prezentuje na zdjęciach i jak oglądamy to z kilkudziesięciu centymetrów, natomiast jeśli chcecie wziąć to pod lupę, tak jak czasem oglądać pewne drobiazgi, filigranowe elementy na pewnych modelach, to gryzie w oczy. Ta faktura, to ziarno, to lekko gryzie w oczy. I jest to generalnie cecha takich właśnie kolorowych modeli, które fantastycznie wyglądają na zdjęciach, świetnie, jakie widzimy na żywo, a już ta technika odtwarzania tego na modelach moim zdaniem jeszcze troszeczkę wymaga poprawy. Choć już widać, wydaje mi się, że Rocco zdecydowanie teraz lepiej sobie radzi jak przed paroma laty. Są jakieś różnice i mam nadzieję, że udało mi się Wam je pokazać, że uchwyciliście to, co ja tutaj staram się pokazać. To szybciutko w środku. Jeszcze nie kupiłem dekoderu, stąd ostatnie trzy wektrony w kolekcji pozostaną bez dekoderów, ale pokażę Wam w środku, jak to szybko ściąga się obudowę. O, proszę bardzo, paznokciami po prostu podważam. Ona jest fajna, mięciutka, elastyczna. Na szczęście model bezpiecznie jest i tak wygląda wektron w środku. Możemy też dla porównania zobaczyć, czy wiem, że się zmienia, że te płytki się zmieniają, czasami są różne. Zobaczmy, jak to wygląda w obecnym. Zmienił się, no troszeczkę jest ta płytka zmieniona, może ją odwrócę, model odwrócę. No, tak teraz to wygląda. Cóż, nieco się różnią, gdzieś tam pewnie podniosło standard tej płytki. Pytanie, czy różni się to, nie wiem, tylko kolorem, czy sposobem poprowadzenia ścieżek, czy też elektronika jest w jakiś sposób różna tego. Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć tutaj, przyrównać fachowo jednej płytki elektroniki do drugiej. Zamknę oba modele. A, no i tu jest właśnie istotna różnica. Zobaczcie, nie mogłem założyć do tego wektrona tu dekodera z tej prostej przyczyny, że gniazdo elektroniki jest w takim miejscu, że zakładając większy dekoder Railbox nie mieścił mi się tutaj w... nie mogłem zamknąć obudowy. Tu wydaje mi się, że sprawa będzie prostsza, bo proszę bardzo, jest to miejsce. O, mój pies, coś mu się nie spodobało. Ktoś przeszedł ulicą, może nie będę reagował, kontynuuję film. Tu być może się ten dekoder już zmieści. Zróbmy w takim razie taką próbę. Co prawda nie zakładałem w tym odcinku, że będę montował dekoder tutaj do tego modelu, ale chyba przy tej okazji warto takie ćwiczenie wykonać. Szukam go. Może zatrzymam na moment. Mam dekoder. Założę go po prostu na sucho. Dekoder w wersji dźwiękowej z głośniczkiem. No i zobaczmy, jakby to potencjalnie można było wszystko zmieścić. Dekoder w gnieździe, głośniczek no musiałbym chyba gdzieś tu ułożyć. Tutaj potencjalnie musiałbym zmieścić kondensator. Nie ma najmniejszych szans, żeby się zmieścił w tym miejscu. Stąd z tym kondensatorem dostarczonym przez Railbox na pewno nie zamknę obudowy. Mogę tak na sucho spróbować, ale to nie ma najmniejszych szans. On jest za duży. O, i dalej to nie pójdzie stąd. Nie ma szans na dekoder z zamontowanym kondensatorem. Spróbuję bez. Tu magnes głośniczka od razu mi się do śruby przyczepił. Trzeba by było jakoś gdzieś ten głośniczek umieścić. A może nawet w tym miejscu, przy tym wale kardana. Pytanie, czy to mechanicznie nie będzie przeszkadzało. To jest też zawsze problem z takim głośnikiem. A gdzie Rocco przewidywało umiejscowienie głośnika? No nie widzę. A może by trzeba było go wcisnąć
tutaj na przykład, ale czy też pytanie, czy mechanicznie nie będzie przeszkadzał? Może nie. Może nie. Spróbujmy w takim razie tak. Zamknąć. Jest opór. Jest opór. Coś tu nam się opiera. Coś nam przeszkadza. Aha. Głośnik nam przeszkadza. I jeszcze raz. Może by trzeba było go delikatnie podkleić nawet. Nie, postaram się go ułożyć przewodami, żeby chciał przez moment pozostać w tym samym miejscu. Tak. Przy tym rozwiązaniu daje się założyć, stąd powiedziałem w tamtym odcinku, że do Vectrona ten dekoder się nie nadaje. To powiem tak, do nowszych Vectronów się nie nadaje, do starszych udaje się go założyć i już. No i jest. No to wiecie co, w sumie zanim zmienię w nim oprogramowanie, bo to też jest teraz, mam ze starszej partii te dekodery, więc musiałbym zmienić w nim oprogramowanie, a po zmianie oprogramowania załadować nowy pakiet dźwiękowy dla Vectrona, takowy Railbox posiada, to na jednym odcinku pokazywałem, montowałem to do Polsata, do SP42 i tam wgrałem pakiet dźwiękowy dla SM42. Tutaj trzeba by było najpierw właśnie zmienić oprogramowanie, czyli ściągnąć nowe oprogramowanie dekodera, wgrać gdziekolwiek, po prostu załadować na dekoder gdziekolwiek, a następnie już w drugim kroku przy nowym oprogramowaniu wgrać pakiet dźwięków. Ale póki co może po prostu zobaczę, zanim się generalnie bym z tym bawił, w kolejnej scenie na makiecie, czy i jak sobie radzi z dźwiękami bez kondensatora ten dekoder, czy po prostu przy rozwiązaniu, że nie montuje żadnego kondensatora, nie lutuje do płytki, czy ten model na makiecie z tym dekoderem będzie u mnie jeździł. Jeśli nie będzie jeździł, będą ciągłe utraty prądu, będzie się zatrzymywał, to nie ma najmniejszego sensu, żeby gdzieś z tym działać dalej, póki nie rozwiążę tematu podtrzymania napięcia. No to ustawiłem model na torach i szybciutko przestawiam już adres na mężce Roco na numer 3. Jest 3. Włączymy światła. OK, wszystko fajnie. Potencjalnie będzie jeździł. A no właśnie. I tak to wygląda z dekoderem bez tu na lekko brudnych torach, bez podtrzymania napięcia. To po prostu zwyczajnie nie jeździ. Ten dekoder potrzebuje tego kondensatora, ma zbyt duże wymagania prądowe i bez tu założonego pójdzie słabo. Żeby jednak to stwierdzić, że na pewno tak jest, potrzebuję sprawdzić model, co by nie było. Model jest modelem używanym. Stąd szybciutko będę musiał przenieść jakiegoś innego Vectrona, oczywiście takiego, który ma założony dekoder i zobaczyć, czy pojedzie. A on nierówno stał. I widzicie, tu jest przyczyna, ja się tu wypowiadam o modelu, a może niesłusznie. To ja go ustawię teraz na tym torze. Przeprogramowywać go na razie nie będę. Dołączę zasilanie na ten tor i może zobaczmy, jak pojedzie. No właśnie. Jak jest rozpędzony i straci gdzieś zasilanie, to i tak powinien nam dalej pojechać. Stąd może nie jest źle. Włączmy dźwięk, nieważne jakie dźwięki. To jest jakiejś innej lokomotywy, chyba Ludmiły, czy
czegoś takiego. Także złożonym tam głośniczkiem, od tak sobie. W tej chwili na ślepo naciskam klawisze, o, włączyłem światło w kabinie. No właśnie, starszy model tu Vectrona Roco i okazuje się, że jak najbardziej pasuje ten dekoder Railbox. Światła w kabinie, tu proszę bardzo, zapalają się. W drugiej kabinie, w F7, to chyba były światła końca. Przed chwilą widziałem, może tak odwrócę. Tak, dokładnie. F6 analogiczne. Nie, mamy jazdę manewrową, będzie F6. O, teraz włączone, tam się też zmieniają światła. Zaraz może w drugą stronę pojadę. Zwolnił, ale światła się zmieniały tylko na drugiej kabinie. Co ciekawe. No i zobaczę, jak przyjedzie przez rozjazd bez tego. No, wszystko wskazuje na to, że chyba mogę pokusić się o zmianę oprogramowania i tutaj zapakowanie dźwięków do tego zmienca. Nawet ten głośnik wcale źle nie brzmiał. Dobra, na tym F6 i zobaczcie, zmieniają się światła. Cóż to są za światła, to ciężko mi powiedzieć. Nie są to na pewno niemieckie światła manewrowe, które są po prostu po 3 światła z każdej strony, kiedy lokomotywa manewruje, stąd nie mam pojęcia, cóż to jest. Pod F8 podświetlenie kabiny, w 9 gwizdawka i cokolwiek tam jest, tylko że to jest schemat pod inną lokomotywę, stąd nie mam co tutaj sprawdzać i co kombinować również w temacie tych świateł. Muszę najpierw uaktualnić oprogramowanie w dekoderze i wgrać nowy tu schemat dźwiękowy dla Vectrona i wtedy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No dobrze, to może pobawmy się tutaj z tym dekoderem. Pokażę Wam zmianę oprogramowania. Trzeba będzie po prostu najpierw uaktualnić oprogramowanie samego dekodera. Myślę, że gdzieś informacja będzie tu. Co należy zrobić? Ściągnąć oprogramowanie tego dekodera. Ono jest niestety spakowane. Chyba to dokładnie mam. Skoro mam, to już tego drugi raz nie będę ściągał. I rzeczywiście sprawdziłem, rozpakowałem sobie już w odpowiednie miejsce też plik w środku, który jest bin. Pakiet do SM42. No właśnie, nas interesują dźwięki do lokomotyw Vectron, więc może tu w ten sposób i tego nie ściągałem. Także tu sobie wezmę. OK, jest ściągnięty, pokażmy go, a może go po prostu otworzę. Tak wygląda w środku, gdzie to należy wypakować. No szczerze mówiąc nie wiem, ale gdzieś całość wypakuję w jedno miejsce może. O, sobie tutaj mam taki katalog, gdzie mam nagłówki do strony tytułowe filmów. On Chrome go po prostu ciągle widzi, więc niech się tu wypakuje. Jak to będzie trzeba dokładnie zrobić, to sobie zaraz zobaczymy. Ja w każdym bądź razie tu wypakuję to wszystko, ale najpierw zmieńmy oprogramowanie. Żeby zmienić oprogramowanie, to nie jest to takie proste.
bo najpierw trzeba włączyć Wi-Fi w dekoderze. Ono domyślnie nie jest włączone. Aby je włączyć, należy uruchomić funkcję F28. Ja nie zrobię tego przy komputerze na sterowaniu, które mam w tym pokoju Pico Digi 1. Ono po prostu mi F28 nie obsłuży, nie ma na to szans. Natomiast mogę to zrobić na programatorze ESU, który mam podłączony do komputera i za moment właśnie to wykonam. A to już uruchomiłem, to może w takim razie przeczytajmy sobie cokolwiek to dekoderze, niech sobie przeczyta, on jest na trójeczce, nie zmieniałem mu przecież jeszcze numeru, gdzieś tam docelowo na 39, ale póki co to może o coś, no dobra, mamy public domain and do it yourself decoders, tak, to jest, tak się zgłosił dekoder Railbox. To 28, może przeczytajmy, co mamy pod CV28, mamy pewnie 0, nie, 130, a co powinniśmy tu wpisać? No to już szybciutko do instrukcji po prostu włączyć. Nie pod CV28. Funkcję F28 mamy uruchomić, czyli uruchamiamy funkcję F28. W tym momencie powinien zaświecić się Wi-Fi, stąd sobie sprawdzę w komputerze, wyłączę wszystkie sieci, włączę jeszcze raz i czy się pojawił. Jeszcze nic takiego nie widzę. Żeby było, zgodnie z instrukcją, powinno być coś związane z RB. W dalszym ciągu nic nie ma. Nie, to nie jest to, co powinno być. A teoretycznie już jest wszystko włączone. Spójrzmy jeszcze raz w instrukcję. Instrukcję mam tu, żeby włączyć, włączając funkcję F28. Powinniśmy mieć coś takiego. Taka sieć Wi-Fi powinna nam się tutaj pojawić. I jeszcze raz. Czy się taka pojawiła? Jest troszeczkę więcej sieci? Nie, nie ma jej. Ponownie. Może F28 nie działa. A, już wszystko rozumiem. Okej. Włączmy może, sprawdźmy, czy działa, bo ja jestem może na niedokładnie. Nie działa mi, nie jestem na tym adresie, ale nie, na adresie 3. Lokomotywa nie reaguje. Nie jedzie, co by oznaczało, że nie mam kontaktu z torem, albo nie ten adres, albo coś jeszcze. Nie, no ale przecież przeczytało wszystko jak najbardziej. Włączmy pod F2 coś. Nie, nic nie będziemy CV-ek zmieniać. Dziwnie się zachowuje to oprogramowanie, coś mu wyraźnie przeszkadza. Go. No, może będę musiał włączyć to jeszcze raz, nie rozumiem czemu, jak klikam to go nie działa. Może je uruchomię jeszcze raz. Okazuje się, że jest nowa wersja oprogramowania. W sumie nie będę się męczył ze starą wersją, może w jakiś sposób coś tam padło wsparcie, ona się ściąga, ściągnie mi się za moment, to zainstaluję nową wersję Log Programmera i może będzie prościej. Także na ten moment ja przynajmniej muszę poczekać, a wy już za chwilę będziecie widzieli moje zmagania tutaj z oprogramowaniem.
I już mam nowe oprogramowanie zainstalowane, poszło stosunkowo szybko, to w takim razie zobaczmy, co możemy. Wystartujmy, chyba wystartował, zobaczę, czy cokolwiek działa. Tak, wreszcie działa. Słyszycie również dźwięki się odpaliły, te, które są. F28 i teraz powinno mi włączyć. Nie wiem, czemu na tamtym oprogramowaniu nie działało, no ale widocznie coś mu nie pasowało. I szukam teraz tego RB. Gdzie mamy to RB? Nie widzę jeszcze RB, a ono się powinno pojawić. Mam nadzieję, że tego typu dziwnych rzeczy tutaj dekoder nie odrzuca. Przepraszam, nie dekoder, tylko komputer nie odrzuca. No ale co by nie było, to nie widać wcale tej sieci. Jest tylko jakaś sieć. O, jest. Pojawił się RB2300FADD. Łączymy z tą siecią. Hasło, tam chyba były, zobaczmy zaraz szybciutko, same zera, no właśnie, ale tu już nie chciało mi się połączyć, same zera te hasła, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chyba osiem, jak nie to dziesięć. Sprawdźmy, czy się połączy. Połączył się i jesteśmy tutaj już na oprogramowaniu. Zgłosił nam się tutaj serwerek plikowy dekodera. Ładujemy oprogramowanie dekodera. Ja je miałem gdzieś tutaj. To jest dokładnie to rozpakowane i niech się ładuje. Powinien się teraz załadować. I czekamy na to, aż się załaduje. No i co? Aha, wszystko jasne. Wszystko jasne, nam się tu wszystko powywalało, dlatego że po zmianie oprogramowania wyłączył się również i serwerek Wi-Fi tego dekodera, stąd musimy się połączyć jeszcze raz. A nawet inaczej, jeszcze raz włączyć w programerze. Odpalmy lokomotywę. No i właśnie, jeszcze jest cisza. Jest odpalona. Jeszcze raz F28, bo tam mamy nowe oprogramowanie. Wszystko się zresetowało. Jeszcze raz się łączymy. I teraz gramy dopiero sobie dźwięki. Tak, połączył się. Powinno nam gdzieś tu wyskoczyć, już jest, dokładnie, mamy zaktualizowane oprogramowanie. Nie widziałem, co było wcześniej, 1.2 się zgłosiło, co było wcześniej, będę musiał sobie obejrzeć na filmiku, myślę, że tu o to chodzi. No to teraz same dźwięki. Niech to będzie na trzecim. No właśnie, nic tutaj nie ma. Wybierzmy pliki. To wybiorę wszystkie pliki. No i co tutaj trzeba było wybrać? Może będę musiał się douczyć z instrukcji. Może spójrzmy w instrukcję. Trzy pakiety, cały pakiet clear. Tego nie, wezmę na trójkę. Wszystko browse, po prostu, czyli weźmiemy całość. Dobrze, no to zróbmy w takim razie to w ten sposób. Wybierz pliki, Vectron, przyściutko, otwórz i niech się ładuje. Tak, teraz to wszystko widzimy, wtedy nie widzieliśmy postępu ładowania, bo po prostu przy ładowaniu nowego oprogramowania ten serwerek już się padł sam z siebie, bo oprogramowanie dekodera podlegało wymianie. A po restarcie się nie podłączył do dekodera, bo nie była włączona sieć Wi-Fi. Ona domyślnie jest wyłączona. Trzeba było się po prostu włączyć F28, a do tego musiałem się połączyć log programerem. Także wydaje się, że to jest dosyć pokomplikowane, ale jest to wszystko jak najbardziej logiczne. No i teraz, odświeżyło nam się. Mamy troszeczkę dźwięków, ale tych dźwięków, czytają się dalsze. Miałem powiedzieć, że jest ich mało, tam było dużo, dużo więcej.
w katalogu. No i teraz chyba są wszystkie. O, i jest wszyściusieńko już. No to wracamy do log programera i co tu musimy teraz zrobić? No, zmienić pakiet dźwiękowy na trzeci. Jak się to robi? Znowu instrukcja. I trzeba tu teraz gdzieś przeczytać, jak zmienić dźwięki, którą F-ką zmieniamy. F28 Wi-Fi. A czy może CV-ką się to zmieniało? Chyba CV-ką jakoś, to zobaczmy na opis CV-ek, adres dekodera, średnia prędkość, wersja oprogramowania. Poszukajmy. Gdzieś to może było dużo wyżej opisane, ale już przejrzę tutaj w tym miejscu. Gdzieś to było chyba na jakimś wysokim. Numer pakietu dźwięków na 202. 202, 202. Ale ja chciałbym przeczytać. 202. Pewnie jest wartość 1, a my zmienimy sobie teraz na wartość 3, na Vectrona. No i OK. To teraz, już mi się rozłączył, połączył mi się z normalnym internetem, więc to F28 wyłączę. Sprawdzę światełka, a jeszcze trzeba chyba uruchomić. Dobra, światełka działają. To teraz funkcje. I teraz uwaga, wezmę mikrofon zewnętrzny w stronę modelu, więc mnie będzie dużo mniej słychać, za to będzie słychać lepiej sam model. I po kolei wszystkie funkcje. F1 to coś tam włączy. F2, F3. Cisza. F4, F5. Co jest ze światłami? Włączają się. F6, F7, F8, F9. Coś tu nie działa. Coś tu nie działa. Pytanie co? Dźwięki były wgrane. Światła działają, więc mi reaguje. Nawet pewnie pojedzie. Tak, przyjechał. Kawałeczek, zmianę kierunku, to słyszeliście może. To czemu nie odpalają się dźwięki? Przecież są wgrane. Przecież są tu wgrane. Wróćmy do strony głównej. A nie, nie wrócę do strony głównej, dlatego że wyłączyłem tu Wi-Fi. To w takim razie zróbmy co innego. Wpiszmy wartość 1 w 202, w pierwszy pakiet. I są dźwięki. Wartość 2. Są dźwięki chyba innej lokomotywy. Tak. To jest Ludmiła, a tamto było chyba EU07 czy tam EP08. Inne gwizdawki, to trójeczkę, ten Vectron. O, jest Vectron. Zgłosił się. No to odpalamy dźwięki. F3, F4. To jest odpalenie dźwięków.
F5. Nie widzę co. F6 też nie widzę. Gwizdawka. F10. No to jest pakiet dźwiękowy do Vectrona. Czyli mamy wszystko zrobione teoretycznie. Jeszcze zmienię adres w takim wypadku. Czyli w CV1. Sprawdźmy to, może zróbmy to po ludzku. Odczytajmy tutaj wartość CV1, jest trójeczka. Dokładnie, a my wpiszemy 39. No i to wszystko sprawdzimy. 39. Go. I mamy z powrotem dźwięki. Wyłączyłem. No dobra, to w zasadzie wszystko. Wydaje się, że operacja się powiodła. Wobec tego po zmianie oprogramowania dekodera oraz tutaj już biorę mikrofon do siebie oraz po wgraniu pakietu dźwiękowego fajnie by było jeszcze raz zobaczyć na makiecie, jak to wygląda. Stąd już szybciutko dreptam z modelem na dół. To dalsza część prezentacji, już ze zmienionym oprogramowaniem. Włączył światełka, F7 chyba było czerwone światło, już nie zauważyliście w kamerze, ale tam jest włączone. No i F4 włączymy dźwięki. Dźwięki z tego głośniczka z kostki cukru niestety są dosyć mizerne. No z tym należy się pogodzić. No i to są efekty trochę brudnych torów i braku kondensatora. Teraz pewnie będzie też problem. Dokładnie. Ale to jest przy wolnej jeździe. Przy szybszej jeździe model sobie poradzi. Gorzej, że nie będzie słychać dźwięków. Co by nie było, po zmianie dołączonego głośniczka i rozwiązaniu problemu z zasilaniem, to po prostu trzeba rozwiązać, jak widzicie. No już tu mi nie pojedzie i w przypadku tutaj tego modelu Roco, no nie ma specjalnie tam miejsca, także coś, są chyba jakieś inne płaskie kondensatory i trzeba byłoby pewnie takie zakupić i gdzieś tam jakoś upchnąć. Mam nadzieję, że da się to zrobić i w ten sposób, stosunkowo tanim sposobem, moglibyśmy tutaj mieć no po prostu dźwięki w Vectronie. Mocniejszy głośniczek plus baterie kondensatorów, taki powiedzmy pakiet dla dekordera RB23000. Może fajnie by było, skoro jest już pakiet dźwięków do Vectrona, to może warto by było, Panie Antonie, pójść krok dalej i już dostosować się do tego konkretnie modelu. Ale uwaga, jest ten jeden malutki problem. To jest starszy Vectron ze starszą wersją płytki, gdzie gniazdo dekodera jest troszeczkę przesunięte w tą stronę. W nowszych jest trochę bardziej na środku i dekoder dokładnie pod tą belkę tutaj w dachu zachodzi. Nie da się zamontować do nowszych Vectronów. To działa tylko dla tych ze starszą płytką. To jest właśnie problem tego braku kompatybilności dekodera z obudową, z płytką, że jest przesunięte gniazdo. W tym Vectronie byłem w stanie to zrobić, w tamtym innym, co pokazał zresztą na poprzednim filmie, nie byłem. I to w zasadzie wydaje mi się, że jest dosyć istotny
istotny wniosek z tego filmu, bo zobaczyliście, że no nie każdy wektron ROCO równy identycznemu wektronowi ROCO, że dekoder Lightbox jest fajny, ale owszem ma wymagania co do miejsca, gdzieś to wszystko jest tam upchane na tej malutkiej płytce, no ale niestety tak, że w niektórych przypadkach dla nowszych płytek nie da się zamknąć obudowy, stąd na starszych ok, fajnie działa, przy nowszych nie. I to tyle z tej dosyć mocno przydługiej sekcji z prezentacji modelu na makiecie, a ja opowiadam Wam dalej o modelu. W tej sekcji nie tylko opowiadam o tym, jaki uruchomię składę na makiecie, czy co uruchomię. W przypadku takich modeli z epoki szóstej, kiedy na dobrą sprawę nie tylko szukamy historycznych zdjęć, pociągów, które były użyte, pierwowzory po to, żeby wiedzieć, jak to zestawiać na makiecie, tu stawiam sprawę stosunkowo otwartą. To jest, co by nie było, współczesny elektrowóz, współczesny model, i nawet jeśli mamy jakieś przykłady gdzieś na zdjęciach, to i tak może być tak, że w chwili obecnej teraz może prowadzić zupełnie jakiś ciekawy pociąg i tak dalej, więc w zasadzie wszystko, co teraz jeździ po torach, mogłaby poprowadzić ta lokomotywa, również pociąg PKP Intercity, jest to prawdopodobne, chociaż mało, ale kto wie, tu wyobrażając sobie, że zostanie, nie wiem, podnajęty ten wektron przykładowo przez EP Cargo czy przez koleje czeskie i dalej udostępniony PKP Intercity w ramach umowy, które podpisało PKP Intercity, mógłby ta lokomotywa poprowadzić. Takie prawdopodobieństwo jest bardzo małe, ale nie jest wykluczone. Stąd tyle może na samym początku. Dlaczego? Dlatego, że chcę Wam opowiedzieć o czymś innym, a w zasadzie odnieść się troszeczkę do historii modelu, bo okazuje się, model, który już nie jest dostępny na stronie ROCO, nawet zobaczcie, ciężko zobaczyć, jaką miał cenę, on po prostu wyszedł z katalogu. Mamy za to informację, dla wielu modeli można uzyskać całkiem fajne informacje na stronie modelbanfocus.de i tam szukam na przykład takich informacji, jak kiedy był wydany i ile kosztował. I mamy KAFU, to jest kalendarz Woche, czyli drugi tydzień 2020 roku. Stąd model ma już 4,5 roku, no ponad 4 lata inaczej dzielą oba modele. O tym właśnie tą informację chciałem znaleźć i Wam podać, to co porównywałem, jak wygląda, jak wykonano pudło lokomotywy, to znaczy jak nadrukowano tą okleinę, jak wygląda płytka. Te modele dzielą ponad 4 lata. Teoretycznie takie same, ale gdzieś tam pewne różnice są. Następna kwestia to jest tu kwestia VKM-a. SIE AG to jest nic innego jak Siemens AG, czyli cały koncern Siemensa. No i to, czy to, co to oznacza? Czy że właścicielem jest lokomotywy Siemens i to Siemens wynajął to dla SETG, czyli Salzburgen Eisenbahn, coś tam, Transport Gesellschaft, czy jak? Zapomniałem, a może tutaj też to za moment będzie tak, może nie ma co tu kombinować i tu będzie Salzburger Eisenbahn Transport Logistik. O, to oznacza. I właśnie tu byliśmy. Tu mamy Siemens AG, natomiast na stronie elektrolok.de dla tej lokomotywy znajdujemy takie informacje. Przede wszystkim VKM jest
eloc.eloc i właścicielem jest ELL, ten pól taborowy, który też użycza innych lokomotyw w firmie Sergie. No tu mamy, proszę bardzo, cztery, ale też i choćby, co tu dużo mówić, RegioJet, koleją czeskim, ostatnio LTG Cargo i wielu, wielu innych. ELL kupuje od Siemensa, kupił od Siemensa sporo lokomotyw, w tym wiele z pakietem na Europę Środkową, na Polskę, stąd całkiem często wjeżdżają te elektrony, których właścicielem jest ELL, leasingowane, czy też, przepraszam, wynajmowane przez inne podmioty, tak też i modele ma. Dobra, o tym chciałem powiedzieć, czyli właścicielem jest ELL, nie Siemens, ale model ma, jest z datą rewizji z 2018 roku i uwaga, tu jest całe clue. No, to jest zdjęcie pierwowzoru, a to też jest zdjęcie pierwowzoru, ale aktualne. Zobaczcie, tak obecnie wygląda ta lokomotywa. Pojawiły się te szare elementy, które to jest ta różnica między tym nowszym. To malowanie troszeczkę się zmieniło. Jak widzicie, pomalowano tą część na szaro i zmienił się również pewnie ten VKM, który gdzieś byłby tu widoczny. Filmu na YouTube nie będę pokazywał, a skoro tu już mamy więcej zdjęć, to możecie sobie popatrzeć, cóż to prowadzi. Cysterny, ale myślę też, że i składy intermodalne, tu może być jakaś inna lokomotywa, STG też jak najbardziej i w ogóle cokolwiek cokolwiek współczesnego na torach pociąg towarowy to może poprowadzić, w szczególności też pociągi z drewnem. To było w portfolio spółki STG, transporty środków chemicznych, transporty kontenerowe, transporty drewna i pewnie jeszcze inne rzeczy, już tego nie pamiętam. To były informacje z notatki pana Ryszarda Rusaka ze świata kolei. No dobra, to w zasadzie tyle. Pociągi towarowe, osobowych na razie nie, stąd moja uwaga o PKP Intercity była czysto hipotetyczna, co wcale nie oznacza, że musi być mega fantastyczna. Tu możemy być jeszcze nieraz czymś zaskoczeni. A z czym ja to będę używał na makiecie? No właśnie, trafi się jakiś do zrobienia współcześniejszy pociąg, no to wtedy ten Vectron może pojedzie. Co by nie było, to też już jest to piąta sztuka Vectrona STG. Można by powiedzieć mały jubileusz. To też bardzo kusi, żeby na przykład 5 naraz któregoś dnia ustawić na makiecie i je zaprezentować jak jakąś paradę. Kto wie, może kiedyś. W poprzedniej scenie pokazałem fragment tej strony. Tu mieliśmy też informację, ile kosztował ten model. 209,90 za model wersji analogowej. To była cena 4 lata temu. Teraz te ceny są jakieś 30 euro więcej, czyli mamy podrożało o kilkanaście procent w euro. I wydaje mi się, że to jest stosunkowo dobra wiadomość. Z jednej strony sam narzekam w różnych filmach. Narzekałem, że ceny rosną, modele drożeją. Natomiast jak spojrzymy na to z innej strony, tak, ile kosztowało euro 4 lata temu, ile kosztuje teraz, to wzrost ceny o kilkanaście procent nie robi aż tak dużej różnicy. Często tą inflację mamy na tym poziomie rok do roku, a tu mowa o 4 latach, więc relatywnie wydaje się, że obecnie te modele Vectronów Roco nie są takie drogie i względem płac, względem wartości złotówki, no w cudzysłowie oczywiście, staniały.
Czy tak? No oczywiście nie, one są jakby nie było drożej, nie wszyscy mieli podwyżki za galopującą, nadążające za galopującą inflacją, stąd tu bardzo ostrożnie trzeba się na ten temat wypowiadać, a co by nie było, nawet jeśli więcej zarabiamy, jeśli te podwyżki dostaliśmy i nas to cieszy, to i tak niesmak psują te ceny, bo przecież ile coś wcześniej, jak to się mówi, drzewiej kosztowało, to doskonale pamiętamy, nie tyczy się to tylko modeli. Stąd kosztował 210 euro, to była cena ROKO. Faktycznie pamiętam te jeszcze 4 lata temu, przed pandemią, przed wybuchem tutaj takiego zainteresowania modelami, można to było kupić gdzieś nawet w okolicach czarnego Black Friday, tak, czarnego piątku, trafiało się, że takie Wektrony, jakieś no nie PKP Cargo i tak dalej w polskich sklepach były za 750 czy 800 do kupienia. Czy ten? Pewnie nie. Teraz już rynek, wydaje mi się, jest dosyć zalany wszelkimi Wektronami z okleinami reklamowymi, z jakimiś tam zdjęciami i tak dalej. Tego już jest naprawdę mega, mega dużo. Ale te 4 lata temu mógł to być model dosyć pożądany i pewnie szybko zginął ze sklepów ze względu też i na temat, co by nie było, użycie flag narodowych i charakterystycznych wizerunków 4 czy tam 6 państw, niech się spojrzy, 6 państw, no to mógł wzbudzić zainteresowanie właśnie takich Włochów, Słoweńców, Niemców, Austriaków i kto tam 6 jeszcze jest. Także mogło się okazać, wbrew pozorom, że model szybko zniknął ze sklepów i niekoniecznie był przeceniany. Co by nie było, ceny były niższe, a to jest tylko takie tam rozważanie, natomiast warto by było się zastanowić, ile ten model kosztuje teraz. ROKO 73951, tak, ja przecież go niedawno wyszukiwałem. No oczywiście jego dokładnie nie ma w tym momencie w sklepach, on już ze sklepów zginął po 4 latach, musiał choćby tu ustąpić miejsca na półkach kolejnym modelom, natomiast gdzieś na rynku wtórnym w dalszym ciągu jest do dostania. Ja dosyć szybko mi się udało to kupić, o tu proszę bardzo, mamy dokładnie w cenie nominalnej, obecnie dostępny gdzieś z Włoch. No, niestety wysyłka troszeczkę kosztuje i razem to wychodzi 230 euro. Mi udało się kupić mój model nieco taniej, 15 euro taniej, ale właśnie z takimi poziomami trzeba się liczyć. W okolicach 200 euro można to wyszarpać, bo często też taka jest cena w najtańszych sklepach współczesnych odpowiedników, na poziomie właśnie 210 euro, gdzieś tam nie tyle przecenionych, co po prostu z jakimś tam upustem, z niższą marżą najnowszych Wektronów ROKO wycenianych na te 240. Także i te starsze będą w podobnej cenie, jest to cena całkiem akceptowalna, więc jeśli za 200-210 euro gdzieś zobaczycie model ten sprzed 4 lat, jest w stanie nowym czy niewiele używanym, no to nic, jeśli go chcecie tylko brać. Taniej raczej nie będzie, oby nie było drożej, ale tu już w zasadzie powtórzę te moje konkluzje, wnioski. Wydaje mi się, że przy obecnie zalewie dosyć wielu różnych malowań Wektronów, różnych producentów, nic nie wskazuje na to, żeby zyskiwały te starsze walory na atrakcyjności, żeby były bardziej pożądane i tak dalej, bo stale mamy świeży dopływ wielokolorowych Wektronów na rynek. I to już ostatnia scena tego filmu, podsumowanie. W dziwnym kierunku poszedł ten film. Wydawało mi się na początku kręcenia materiału, że szybko, bo prezentuję przecież model, który już był dawno, chcę zaprezentować, pochwalić się nim w zasadzie kolejną okleiną na Wektronie Set G, a wyszedł odcinek nie tylko o Wektronie ROKO jako takim, ale i o dekoderze Railbox, w którym pokazałem Wam, jak zmienić oprogramowanie, jak w
grać pakiet i jak to później wygląda, a przede wszystkim poruszyłem temat montażu dekoderów dźwiękowych Raybox w Vectronach firmy Roco, że nie wszystko da się zmieścić i nie w każdym Vectronie, akurat w tych starszych ze starszą wersją płytki to jest bez problemu, w nowszych nie. Jeszcze raz pokażę Wam to, żeby nie było. Tu mamy w tym właśnie w tym modelu mamy gniazdo dekodera tak bliżej tego miejsca, w nowszym jest bardziej tu, wtedy całość tego dekodera tutaj właśnie troszeczkę jest pod tą termokurczliwą folią na tym dekoderze nabudowane i on wtedy nie mieści się pod tą belką. W nowszych Vectronach ona mniej więcej tak wygląda. Tu akurat wszystko jest ok, w nowszych płytkach nie. Natomiast ten dekoder nie posiada dolutowanego kondensatora. Ten kondensator nie zmieściłby się tu w to miejsce, nawet nie wiem na co go Roco przewidywało, chyba właśnie na kondensator, ale on jest ciut za duży. Może warto by było troszeczkę mniejszy, taki, który Raybox dołączał do dekoderów wagonów albo po prostu o mniejszych wymiarach i jakoś go tutaj zmieścić. Ja się z tym nie ćwiczyłem. Głośnik zmieściłem w tym miejscu, położyłem, może gdzieś powinienem go podkleić pod płytkę. Leży sobie w tej chwili na wózku, niespecjalnie mu to przeszkadza. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Innego miejsca niestety tutaj za bardzo nie widzę, gdzie mógłbym ten głośnik umieścić na płytce. Bezpośrednio kłaść go nie chcę, magnesy od razu ściągają go do jednej ze śrubek. I to w zasadzie tyle. Jedynkę mamy tu napisaną na płytce drukowanej, jedynka na numer kabiny. Tak to pewnie powinno też i się zamknąć. Zamyka się bez problemu, stąd zamknąłem model. I jak widzicie jest przygotowany już do jazdy na makiecie i to do tego z dekoderem dźwiękowym. Także wydaje mi się, że to jest stosunkowo tani sposób, choć nie jest to rozwiązanie finalne. Tak jak powiedziałem, lepszy głośnik by się przydał. Pytanie, gdzie Roco mieści ten lepszy głośnik, może on po prostu, bo no tak, wiem, w dekoderach, przepraszam, w Vectronach dźwiękowych, tych w pełni cyfrowym Roco jest jeszcze inna płytka i tam chyba już jest zamontowany głośnik, przewidziane miejsce. Nie mam pod ręką teraz takiego Vectrona, mam jedną taką sztukę, zdaje się, Captrain. Tam można było to sobie zobaczyć i tam tego problemu nie ma z miejscem, bo po prostu chyba płytka to przewiduje, a tu na tej analogowej no coś trzeba wykombinować, żeby ten dźwięk był silny i soczysty. Tu też jest kolejny temacik, pewnie ten dźwięk nie jest porównywalny do tego, co jest domyślnie w dźwiękowych Vectronach z Leo Sound Lab. Tam, z tego co pamiętam, brzmi to dużo, dużo lepiej. Stąd to tanie rozwiązanie niekoniecznie jest lepsze. O tym należy pamiętać. No i cóż, to chyba w zasadzie wszystko w temacie prezentacji tego modelu. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Jeszcze zrobię troszeczkę tu zdjęć. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się z Wami. Cześć.